Tak, czego się możemy spodziewać na Wiktor Otunga? To będzie mecz walki. Teraz mnie słychać? Tak, słychać. Rosa Radom kontra ŁKS Łódź. Tak, drużyna Rosy Radom rozpocznie z piątką Parszewski, z dziewiątką, z dziesiątką Zepsuła, 12 Jeszkę, 18 Sienkiewicz i 24 Kuba Szenk. ŁKS z siódemką Dawid Morawiec, dziesiątka Wal, 14 Piera, 15 Kowalczyk i 18 Gwardecki. Pierwsza akcja nie przyniosła powodzenia w akcji ŁKS Łódź. Indywidualna akcja i pierwsze punkty. Młodzianie obejmują prowadzenie 2-0, ale Rosa już szykuje tutaj odpowiedź. Szymkiewicz. Przeskoczył nad dwoma obrońcami, można powiedzieć. Daniel Szymkiewicz, 2 punkty, 2-2. Daniel Szymkiewicz, który bardzo długo leczył kontuzję. Rosa mu zaufała, przyszedł do Radomia, długi czas nie grał, ale wrócił na boisko i od razu stał się bardzo silnym punktem zespołu. Tak, Daniel przyszedł do Rosy w grudniu, cały grudzień można powiedzieć, że się rehabilitował, cały styczeń się rehabilitował. W lutym już zaczął powoli trenować, nawet już zdążył rozegrać mecz w drugiej lidze. Filip Zebrzuła, który przed turniejem trochę narzekał na uraz, ale chyba jest już wszystko w porządku. W tym sezonie Filip chyba z tego co wiem, to nawet był 2 razy kontuzjowany, miał pękniętą kość w kostce, także to taka nieprzyjemna kontuzja. To jest zawodnik waleczny i z kontuzją czy bez kontuzji to on zawsze grał. Szymkiewicz. Damian Jeszkie, zostało 10 sekund do końca akcji. Będzie próba za 3 punkty? Chyba nie. Indywidualna akcja. Bardzo ładne wejście. Damian Jeszkie. Damian Jeszkie, zawodnik, który jak nam mówił niedawno, jeszcze 2 lata temu traktował Łukasza Majewskiego czy Jakuba Dłoniaka za idoli. Teraz są na jego idolami, ale jednocześnie kolegami z drużyny. Damian niejednokrotnie już udowodnił, że jest wartościowym graczem. Niecelna próba da Kuba Szenka. 4 dla Rosy. Dużo walki, szybkie akcje. Filip Zegzuła i Kuba Szenk zdobywa kolejne 2 punkty. 6-2. Agresywnie drużyna wyszła. Zostaje 7 sekund do końca akcji. Indywidualna akcja i ponowny przechwyt. Proszę, jaka walka. No, Szymkiewicz dał jasny sygnał przeciwnikom. Nie odpuścimy ani centymetra. Tak, no do ciekawej sytuacji doszło, jest sytuacja rzutu sędziowskiego. Piłki spornej, 1 sekunda do końca i Daniel Szymkiewicz przechwytuje. Proszę, piękne podanie. Podanie za plecami, Damian Jeszkę. 8-2. Popisowa akcja Rosy. Błąd kroków. I trener Piotr Zych. Widzę, jak zawodnicy Rosy są zmotywowani, widać, że Daniel Szymkiewicz dziarskim krokiem schodzi na przerwę. Pierwsza przerwa na żądanie dla Piotra Zycha. Przy wyniku 8-2, a do końca pierwszej kwarty 7 minut i 13 sekund. No, początek bardzo udany radomskiego zespołu. Tak, to widać, że drużyna Rosy Radom wyszła zmobilizowana, od razu chciała i chyba chce dalej powiększać tam przewagę, ale przy takiej publiczności można tak grać. Niedobrze ŁKS wszedł w mecz, niecałe 3 minuty i już mają 5 strat.
Także źle zaczęli, ale za to Rosa... Będą mogli powiedzieć po meczu, że prowadzili przez chwilę. Tak. Zawodnicy Rosy są już gotowi, są już na placu. Ostatnie wskazówki Piotra Zycha. W ataku Rosa Radom. Zblokowany Kuba Szenk i kontra UKS-u. No jednak zdołali wepchnąć tą piłkę do siatki, do kosza. 8-4 dla Radomian. No tym razem niecelne podanie, ale zawodnicy Rosy sygnalizują, że piłka dotknęła zawodnika gości. Tak, i myślę, że Robert Kowalczyk, zawodnik, przyznał się do błędu, że on, przyznał się, że on dotknął ostatnią piłkę. To zawodnik, który trenuje na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Cetniewie. Szymkiewicz szaleje dzisiaj tutaj na początku meczu. Filip Zegzuła za 3. Próbował za 3. Trochę zabrakło precyzji, ale na pewno będzie próbował dalej. Na Bionieszkę. I Szymkiewicz, proszę, piękna akcja. Szybka kontra, dwa punkty. Tempo tego meczu naprawdę jest wysokie w porównaniu do tych poprzednich. Ciekawe, kto wytrzyma kondycyjnie. No tu chyba Rosa ma najdłuższą ławkę ze wszystkich zespołów. ŁKS się nie poddaje, celnie za 3, 10-7. Tym razem Daniel Szymkiewicz nie trafia i szansa dla zespołu ŁKS-u. Bardzo niecelny rzut Gwardeckiego. Jakub Szenk. Indywidualna akcja. Ładna akcja po pick and rollu. Mamy 12-7. Jakub nie krył przed turniejem, że to dla niego najważniejszy turniej w jego życiu. Bardzo wielkie nadzieje z tym wiąże. Tak, Kuba nie dostał się do kadry reprezentacji Polski w kadetach, ale w U18 już grał. Kuba ma również na swoim koncie srebrny medal z zespołem Trefla Sopot. No chyba brakuje mu w komplecie właśnie złota. No Jakub też, wiadomo, grał już w zespole Rosy przez jakiś czas. Wchodził na parę minut za kadencji trenera Mariusza Karola. Ale kiedy zmienił się trener, Jakub już nie miał uznania w oczach szkoleniowca. Tak, tak się złożyło. To pewnie kwestia jakiejś pracy, może jakiejś innej filozofii. 14-9 dla Rosy. Dawid Murawiec to również zawodnik, były zawodnik już Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Grający w drugiej lidze, ale w innym zespole niż w Łodzi, w basket Piła. Ponownie Kuba Szenk. Daniel Szymkiewicz faulowany, 3 sekundy zostało do końca akcji. Sędziowie z powrotem rzucają czas na 14 sekund. Ale rzeczywiście błyskawiczne tempo akcji w tym meczu. No, Pawle, tak patrzę po trybunach, oglądając też również mecze drugiej ligi, to wydaje mi się, że tylu kibiców jeszcze na drugiej lidze nie było. Na to wygląda. A to dopiero pierwszy mecz. Bardzo dobra akcja. I Parszewski zdobywa 2 punkty. 16-9 dla Rosy Radom.
Łodzianie próbują za 3 punkty. No, to jest ładna akcja. Ale zbiórka, Damian Jeszkę rozpoczyna kolejną akcję Rosy. Coast to coast, podanie do Szymkiewicza i Szymkiewicz, indywidualna akcja. Rzut z pół dystansu, ale niecelna. No, podanie dobre, tylko za szybkie. Boisko jest za krótkie. I z numerem 9 na boisku pojawia się Maciek Kochaniak. A zszedł Dawid Murawiec. Jakub Szynk zdobywa kolejne punkty. 18 do 9 dla Rosy Radom. Jakub Szynk już ma 6 oczek na swoim koncie. Tak jak mówiłeś, dla niego to bardzo ważne zawody i na pewno spora motywacja. Ale proszę, Łodzianie też potrafią efektownie zdobywać punkty. Tak, sytuacja 2 plus 1. Właśnie Jakub Szynk faulował. W Łodzi również działa Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Tak, tylko trochę na innej zasadzie. Nie jest to finansowane z Ministerstwa Sportu. Jest to taka fundacja. Jest to takie wspomagane przez Gortata. Sprytnie Daniel Szymkiewicz, ale to jest ogranie w polfarmie, to jest ogranie na wielu parkietach. Patrzcie, oglądamy ten mecz naprawdę z dużą intensywnością. Duża intensywność jest, zawodnicy naprawdę bronią. A dopiero mamy dwa faule. Z tego, przepraszam, trzy faule w sumie. Trzy razy drużyny faulowały już po 8 minutach. No, zawodnicy po prostu respektują odwieczne zasady fair play. Tak. Albo sędziowie dają pograć. Indywidualna akcja pod kosz Kochaniaka. Zmiana w zespole Rosy. I po przeciwnej stronie również, obustronna zmiana, także wejdzie Mateusz Gos i z numerem 16 Piotr Łucka. Mateusz Gos słynie z waleczności i zadziorności. Trener Karol Gutkowski nieraz musiał go tam, słyszałem, gdzie strofować, uspokajać. On nie odpuszcza, on nie odpuszcza na pewno. 18-11 dla Rosy, 2 minuty i 4 sekundy do końca. I Damian Jaszkę walczył, ale piłkę mają Łodzianie. Proszę bardzo. To już czwarta piłka zebrana. Próbują się przedrzeć, ale tam ściana Rosy nie do przebycia. Chociaż, no proszę, tak jest, Jakub Szynk. I faul. Faul, no tak. Dawid Murawiec fauluje. Państwo tego nie widzą, ale tutaj trener Piotr Zych mówi, że już czwarta strata zawodników. Czwarta strata, punktów nie widać, a przewaga Rosy rośnie. Tak, to jest czwarta strata Dawida Murawca. W sumie zespół ma 7. Teraz indywidualne wskazówki właśnie dla Dawida, rozgrywającego. A tu Daniel Szymkiewicz. Punkt po punkcie. Jeszcze raz, jeszcze jeden rzut. Mamy 19-11 i 20-11. Dla Rosy Radom schodzi Daniel Szymkiewicz, wchodzi Mikołaj Stobierzyński. W klubie Rosy Radom gra dwóch Stobierzyńskich, jeżeli tak mogę powiedzieć. Mikołaj no jest teraz na boisku, ale jest jeszcze Hubert w Akademii, rocznik 97. Tak, mi się wydaje, że trochę jest rywalizacji między nimi, który dalej zajdzie. No. Trener wcześniej mówił, że miał 4 straty, to teraz już ma 5 strat. Dawid.
Pytanie, czy zejdzie, czy ma kogoś na rezerwie, który zastąpi go? Teraz rolę dyrygenta w Rosie przejął Jakub Stanios. Filip nie odważył się podejść do Damiana. Gost za trzy. Celnie. Kibice uwielbiają takie rzuty, no my też. Ostatnia minuta pierwszej kwarty. A tu już szykuje się kolejna zmiana w Rosie. Kamil Michalski gotowy do gry. Wchodzi Damian Jeszkę. Czyli można powiedzieć, że poza Filipem Dzekzułą kolejna grupa zawodników Rosy na parkiecie. Tak, no i prawie druga piątka, ale ławka Rosy jest naprawdę długa i tutaj każdy może zdobywać punkty. Tu właściwie to trener będzie miał duże problemy, żeby każdego obdzielić minutami, żeby każdy był zadowolony. Taką sytuację, z tego co pamiętam, chyba była rok temu albo dwa lata temu w GTK. Było po prostu taka duża ilość zawodników. No, nie wszyscy otrzymywali odpowiednią ilość minut i nie zdobyli złota, ale tutaj jak widać atmosfera w drużynie panuje wyśmienita. I Mateusz go sfaulowany. Sam poszkodowany oczywiście wymierzy zaraz, no, czy sprawiedliwość będzie próbował. Pierwszy rzut niecelny. Z dalsza było mu łatwiej. Rzucił za trzy i to trafił. Już nie woli rzucać większych odległości. A ciekawe, gdyby tak zrobić, że zawodnicy mogą rzucać na przykład z dowolnego miejsca. No, żeby być mogło sobie zwiększać odległość. No, może z tego co wiem, jest propozycja w NBA, żeby był rzut za 4 punkty. Ostatnie 15 sekund, ale drużyna do rozegrania ma 8. Miała 8, bo faulował Kuba Stanis. To ostatni faul w limicie niekaralności. Obie drużyny mają już wyczerpany limit po 4 faule i zostaje 12 sekund do końca. W faulach 4-4, a w punktach 24 do 11. Mało czasu, 5 sekund zostało. Chyba będzie musiał rzucać za 3. I kończymy tę kwartę. 24 do 11 dla gospodarzy. Dla gospodarzy. Na pewno można powiedzieć, że zakończyła się ta kwarta sukcesem Rosy. Chyba grała tak, jak się spodziewali kibice, jak oczekiwali od nich. I chyba jak oni sami też chcieli w podobnym stylu ten mecz rozpocząć. Tak, zawsze to jest jakaś dodatkowa mobilizacja, jeżeli gra się przed własną publicznością. Gra się nie tylko dla siebie, nie tylko dla drużyny, ale również i dla kolegów, koleżanek, dla rodziców, może i nawet nauczycieli, którzy przyjdą. Także to również się gra dla kibiców. Która akcja, twoim zdaniem, była najładniejsza Rosy? Ten wsad po podaniu Szymkiewicza? Tak mi się też wydaje, podobała mi się też ta trójka Mateusza Gosa. Tak, bardzo ładna akcja. Z czystej pozycji rzucił od razu pewnie. Rosieradom punktowało 6 zawodników, ale 3 ma pozycję, po 6 punktów. Damian Jeszkę 6 punktów, Daniel Szymkiewicz i Kuba Szenk. A w zespole z LKS-u najwięcej punktów zdobył Patryk Wal. 4 oczka. Zawodnicy wracają do gry. Flagi fan klubu, radomski koszykarzy w ruchu. I rozpoczynamy drugą kwartę meczu. Tak, muszę tutaj powiedzieć, że klub kibic
sytuacja coraz bardziej się rozrasta. Również dzięki Piotrówce, tam jest wielu zawodników Piotrówki, ale również ich rodziców. Oj, niecelnie, tym razem Gos nie tyle niecelnie, ta piłka już nie doleciała. Trener Karol Górkowski pokazał zawodnikowi, żeby lepiej patrzył. Lepiej koncentrował się przy rzucie. Mocno wyciągnięty zawodnik i jest bliski straty. Tak, Kuba Staniec przechwycił. Łatwe punkty będą Mateusza Gosa. 26 do 11. Mateusz Gos błyskawicznie wrócił po swój kosz oczywiście. Ale zostawili na wolnej pozycji. No i Omanie zakończyło się to stratą, ale jednak zawodnik Gosu nie trafił. Ciekawa sytuacja na rozegraniu Daniel Szymkiewicz teraz. Mam taką kolejną konfigurację zespołu, prawda? Bo jest Daniel Szymkiewicz, Jakub Stanios, Kamil Michalski, Mateusz Gos, ale z kolei nie ma Kobyszańka, czyli teraz tym spoiwem jest Daniel Szymkiewicz. Myślę, że tak, ale warto też pamiętać o Mikołaju, który jest bardzo waleczny. To on właśnie spowodował, że mają piłkę teraz radomianie. Jeśli chodzi o warunki fizyczne, tak porównywaliśmy też wcześniej, to radomianie nie są na pierwszym miejscu. Naprawdę nie są warunki mają poznaniacy. Radomianie nie, bo dlaczego to mówię? Patrzę pod względem statystyk. W pierwszej kwarcie, celna trójka Nienackiego, ale w pierwszej kwarcie drużyna z Radomia ani jednej zbiórki nie miała w ataku. Natomiast LKS miał aż 6. Sekund do końca akcji. Piłka zatrzymała się na koszu. No ciężko przedrzeć się Łodzianom przez tę zaporę Rosy, przez strzyki obronne. No łatwo nie będzie, jak to mówię. W finałach już łatwo nie ma. Wygląda to, że Daniel Szymkiewicz już wrócił do zdrowia chyba na stałe, bo na razie nie narzeka na żadne urazy. Tak, dla Daniela to tak jak dla Kuby Szenka są już ostatnie mistrzostwa Polski, młodzieżowe mistrzostwa Polski, więc na pewno będzie chciał zdobyć złoty medal. Z tego co pamiętam, taki medal już ma na swoim koncie U14, czyli jako młodzik. Wtedy grał WKK Wrocław. A Daniel, trzeba dodać, że jest wychowankiem Bryzy Kolbudy. Akcja niecelna i piłka dla LKS-u. Radomska koszykówka, jak rozmawia się z ludźmi z Polski, z działaczami, z trenerami, no radomska koszykówka w tej chwili ma opinię takiej stabilnej finansowo, bo są sponsorzy, ale jest też Urząd Miejski, który udziela wydatnej pomocy. To jest ważne, żeby budując solidny klub, mieć pomoc w władzach miasta, w urzędzie. No i oczywiście również jest sponsorem. Słyszałem, jak tam rozmawiałeś z jednym z trenerów. Nie będę zdradzał z tego klubu, bo to pewnie rozmowa prywatna, ale słyszałem, jak się pytał o koszty wynajęcia hali. No tutaj Rosa gra za darmo, na tej hali nie musi płacić, prawda? Tak. No takie zasady są w Radomiu po prostu, że... Tak, jest promowany sport. Tutaj na każdym meczu, również i na tym, jest wiceprezydent miasta Radomia, pan Ryszard Fałek. Wielki zapalenie z koszykówki. Nie ukrywam, że on również przychodzi na mecze i młodzików, i kadetów, i sam się pyta, kiedy te mecze są. Ostatnio był na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i nawet został jeszcze na kolejny mecz młodzików. Także wielki zapaleniec. Na meczu również widzimy przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Wójcika. Ale nie widzę prezesa Krzysztofa Sońca, ale pewnie gdzieś jest na trybunach, bo nie wierzę, żeby prezes nie oglądał meczu swojej drużyny. Bo wcześniej go widziałem. Chwila przerwy, chwila oddechu.
ale zawodnicy można się domyślać, że w tym etapie gry jeszcze nie odczuwają takiego zmęczenia, że muszą odpoczywać, bo to bardziej chyba chodzi o taki oddech psychiczny, prawda? Myślę, że tak, że to trzeba wrócić do jakiejś gry, bo no, LKS zdobył jeden punkt w tej kwarcie. No właśnie, żeby to nie było kolejne spotkanie, w którym jeden zespół zdobywa prawie wszystko, a drugi no, stara się zdobyć, ale nie potrafi, bądź mu się nie udaje. Na razie tylko pierwsze spotkanie dzisiejszego dnia było takie w miarę wyrównane, prawda? Bo SKS no, stawiał zacięty opór faworytom z Poznania, natomiast w pozostałych spotkaniach już była to, były tak, to jednostronne. Znacząca różnica, ponad 30 punktów w drugim spotkaniu i ponad 50 w trzecim. Gdyby to był postęp taki geometryczny, to byśmy mieli 70 punktów przewagi. No tak. Mikołaj Stopierzyński, 32 punkt zdobył dla Rosy. Niewiele brakowało, by Michalski przechwycił tą piłkę. Kończy się im czas. I faul. Jako Stanius przechwycił piłkę, ale akcja zatrzymana. Przenosimy się na drugą stronę. A na boisko Jakub Szenk się szykuje tu już. Czyli na wsad Kuby Staniosa musimy jeszcze poczekać trochę. Tak, właśnie rozmawialiśmy w przerwie, że Kuba Stanios też również potrafi wsadzić piłkę do kosza. Potrafi w meczach, w których przeciwnicy, kiedy jest do tego sposobność po prostu, bo to jest zawodnik, który gra przede wszystkim dla drużyny. Tak. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli oglądać jego wsad. I celny kosz za 3 Kuba Szenka. 35-12. Szykuje się chyba jednostronne widowisko. Ale wierzymy w to, że to będzie mecz, w którym jeszcze zobaczymy wiele, wiele bardzo ciekawych akcji. LKS gra całkiem ambitnie. 2 punkty zdobył Jacek Wardecki. Trzeba powiedzieć, że nawet w tych meczach poprzednich, w których te zespoły przegrywały wysoko, ale ci przegrywający też do końca walczyli i starali się pokazać ciekawą koszykówkę. I jeszcze jedna trójka, Daniel Sienkiewicz. 38-14, a więc już jest 24 punkty przewagi. Więc kibice mogą teraz bardziej spokojnie obserwować mecz i po prostu podziwiać fajne zagrania. A na boisku znowu Damian Jeszkę, który ma chyba mały dylemat, bo wiadomo, że w sobotę gra Rosa SA w Ekstraklasie i Damian z tego co wiem ma w tym meczu grać. Ja słyszałem, że będzie grał w półfinałach tutaj na naszej hali, ale zobaczymy. Tu widocznie masz świeższe informacje, bo ja rozmawiałem wcześniej i on jeszcze nie wiedział, ale widocznie już wiadomo. Ten mecz z Trefem miał się odbyć w piątek, ale został przełożony na sobotę. Tak, przesunięty mecz. Robert Kowalczyk jeden punkt zdobywa. To jego trzecie oczko, 38-15, do końca zostało 6 minut. No, Filip Zebrzuła. Chyba będzie musiał rzucać, 2 sekundy, jedna, Kuba Szenk. No niestety, ale piłka wraca. Mikołaj nie odpuścił tej akcji. Tak, Mikołaj miał wcześniej chyba złą decyzję podjął na obwód, a mógł wejść na kosz i oddać rzut. Dwójkowa akcja, no i tym razem Kuba Szenk nie trafia. Bardzo dobre podanie dostał od Damiana Jeszkę. O przerwę, o żądanie poprosił trener Karol Gutkowski z Rosy Sport Radom. 38-17 dla Rosy Radom w ostatnim meczu dzisiejszego dnia, w czwartym spotkaniu Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20. Przypominamy, że zawody odbywają się w Radomiu, w hali budowlanki. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny.
Jutro pierwsze spotkanie o godzinie 12, później o godzinie 14.15, 16.30 i 18.45. Gospodarze zawsze grają o 18.45. Dla tych, którzy są w Radomiu, zapraszamy Kościuszki 7. Hala Budowlanki to jeden z najnowszych obiektów w Radomiu. Hala powstała dla kilku dyscyplin sportu, między innymi dla zapaśników, ale też koszykarze ostatnio grają do piłkarki ręczne. Odbywają się też większe turnieje tenisa stołowego. W poprzednim sezonie tutaj były też rozgrywki koszykówki amatorskiej. W tej chwili odbywają się w hali Ekonomika. Zgadza się. Grywasz w nich? Nie. Ale wielu koszykarzy byłych bawi się dalej w koszykówkę, grywa. No i niestrudzony Ignacy Suwała organizuje te zawody. Tak, no nawet trenerzy grają. Przemek Kogut gra w jednym zespole. A wiesz, jak Ignacy Suwała rzucał, znaczy z dystansu, w jaki sposób? Nie widziałeś nigdy? No co roku jest memoriał profesora Wicherka i... W meczu odboju. Tak. I wtedy... Ale rzucał w taki dziwny sposób, sprzed siebie jakoś tak. No też trzeba pamiętać, że może już nie ma tyle siły, ale serca mu nikt nie zostawi. Podobno tak zawsze rzucał. Okej, okay, wracamy do meczu i Mikołaj Stopierzyński nie trafia za 3. Nikt nie odpuści tutaj, nikt nie odpuści do samego końca Mikołaj Wiek. W każdym meczu tak jest, że ta walka jest naprawdę od początku do końca. Nawet jak ktoś przegrywa, to te spięcia są cały czas. Tak, ja znam Dawida Morawca, miałem okazję z nim współpracować w Szkole Mistrzostwa Sportowego i Dawid również jest takim zawodnikiem, który nie odpuści. Ładna akcja Jacka Gwardeckiego. 38-19 dla zespołu Rosy Radom. A Jacek Gwardecki ma na koncie już 7 punktów. I z przeciwnej strony Filip Zegzuła w indywidualnej akcji. 40-19, zostało 4,5 minuty niecałe. No i trzecia próba ŁKS-u. Tak, ŁKS dużo piłek zbiera. Dużo piłek w ataku zbierają. Przygotowana zmiana. Mateusz Zwęgliński zastępuje Mikołaja Stopierzyńskiego. Mikołaj musiał opuścić plac gry, bo to już jest jego trzeci faul. I w ten sposób, jak patrzę, to trener już puścił 10 graczy. To świadczy tylko o tym, co podkreślałeś, że Rosa ma naprawdę długą ławkę. Trzy sekundy do końca akcji, dwie. Wymuszony rzut za 3. Nie ma. Filip wyskoczył tak wysoko, że chyba chciał rekord jakiś skoku z wyż pobić. Filip jest bardzo sprawny, więc nawet gdyby nie grał w koszykówkę, wybrałby piłkę nożną czy siatkówkę, to podejrzewam, że byłby zawodnikiem. Bardzo ładna akcja i wspomniany Mateusz Zwęgliński, który wszedł przed chwilą na boisko, zdobywa 2 oczka. Pomylił się teraz Maciek Parszewski. Chciał chyba zrobić switch i poszedł do góry. Jak się zorientował, to niestety już jego zawodnik miał piłkę w rękę. To on fauluje. Z numerem 7 wraca na parkiet Goss i w ŁKS-ie z numerem 8 pojawia się Grabowski i z 20 Fabiszewski. Trener Piotr Zych nie chciał być gorszy i również puścił 9 i 10 zawodnika, także już i jedna i druga drużyna ma 10 zawodników. Świetny swing.
rewelacyjne wejście z Węglińskiego do środka, broni dwa punkty, 44-22. Trener Karol Gutkowski to też w przeszłości zawodnik radomskich klubów młodzieżowych, wychowany Piotrówki, Radom. Łukasz Majewski też wychowany Piotrówki, Radom. I Kuba Zaleski. Kuba Zaleski również jest wychowankiem Piotrówki Radom. Niedawno rozmawiałem z Łukaszem Majewskim i przy okazji spotkania opłatkowego na Szkole 21, to się odbywało. Właśnie wspominał, kiedy zaczynał grać ta specyficzna sala z takim ściętym końcem pod patafilarami. Tak się wtedy budowało hale gimnastyczne przy szkołach. Takie małe, ciężko było przeforsować budowę normalnych sal. Dzisiaj jest to standard. No, złe rozwiązanie ŁKS-u. Jacek Wardecki na siłę próbował zdobyć punkty. Ciekawe, czy trener Karol Gutkowski ma przed meczem już miał rozpisane, kto będzie kiedy wchodził, czy tak na bieżąco improwizuje? Ja myślę, że większość trenerów na tym poziomie to już ma przygotowany plan meczowy, kto za kogo może wejść, jak to mniej więcej będzie wyglądało, jakie akcje przeciwko strefie, przeciwko każdemu ze swego, czy jak będą kryć na całym. No, wyśmienita teraz akcja, nie? Kuba Szenk odbił od pleców. No, to robi to doświadczenie tej drugiej ligi. Jeden sezon, można powiedzieć, że w Ekstraklasie. Niewiele minut, ale jednak. 46-22. I powiem Ci, że tutaj chyba pachnie setką. Może wreszcie dzisiaj ta pęknie setka i kibice będą mogli świętować wynik taki właśnie bardzo duży. Kubaszek nieraz miał takie tendencje trochę do gry indywidualnej, prawda, dawniej. Ale chyba już teraz pozbył się raczej tych tendencji i przede wszystkim jest to zespół dla niego. Tak, ważniejszy jest zespół. Zresztą tutaj mi każdy gracz może zdobyć punkt. To rozgrywający musi zrozumieć, żeby tą piłkę porozdzielać. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze był trener Mariusz Karol w Rosie. Kuba Szenk przed w meczu wykonał taką przebojową akcję i na końcu nie trafił. Ja patrzyłem na trenera Karola, gdzie widziałem, jak był wściekły po prostu, bo chyba miał inne polecenia, bo zaraz go spisował z boiska. 11 gracz pojawił się na parkiecie w Rosie Radom. To jest Artur Pabianek, zawodnik, który przyszedł w tym sezonie do klubu i jest aktualnie gra w Akademii Rosa Radom. Gracz młodego pokolenia, podobno wielki talent. Mamy wynik 48-22. Ostatnie 70 sekund meczu. Zobaczymy na półmetku, ile będzie punktów. Jak będzie 50, to będzie tak zapowiadało setkę. No chyba, że Rosa zwolni trochę tempo. Kuba tutaj aż wrzasnął, że stracił tę piłkę. Tak, do końca. Tyle serca w to włożył, a piłka mu uciekła. Zespół ŁKS-u ma do rozegrania 6 sekund. Na boisku pojawił się Michalski z numerem 13. Każdy faul jest premiowany już dwoma rzutami wolnymi. Ostatnia minuta. Błąd 24 sekund. I strefa 2-3. Wolny w rogu Maciek Parszewski. Przepraszam, Zwędliński. Ostatnie sekundy drugiej kwarty meczu. No wyraźne prowadzenie Rosy. Bezpieczne prowadzenie, można powiedzieć. A nawet bardzo bezpieczne. Tak, jest 50-22, 21 sekund do końca. Na linii rzutów wolnych Robert Kowalczyk. I już wiem, że będzie
przerwa na żądanie. Trener Karol Gutkowski poprosił o przerwę na żądanie. Radomianie jeszcze chcą w tej kwarcie zdobyć punkty, jeszcze próbują. Tak, cały czas obrona strefowa 2-3. Ostatnie 6 sekund. To będzie chyba próba. No nie ma wolnego. O, jest wolny. No i za 3 punkty, uwaga. I Gos. A i nie troszkę ma, zabrakło, nie troszkę ma. Zabrakło. No szkoda, ale i tak bardzo udana kwarta w wykonaniu radomskiego zespołu. Tak, mamy wynik 50-23. Teraz zapraszamy na chwilę oddechu, będzie teraz przerwa i zapraszamy po przerwie.